Dzisiaj takie 3.0 TDI, 2016 rok, silnik CRTD, będziemy uszczelniać wyciek płynu chłodniczego. Zaczynamy i zapraszam. Oto trafiło z serwisu do nas, z wytycznymi. Tutaj mamy wymienić tylko jeden zawór. Tak działa serwis mniej więcej. To co jest uszkodzone wymieniamy, a reszta uszczelek nie podlega wymianie. Nie mój standard, no ale zobaczymy. Każą robić, to będę robił. Rozbieramy tradycyjnie tą całą górę, ściągamy dolot, ściągamy EGR później i lecimy dalej z tematem. Kolektor pompy jest wyciągnięty. Nie będę nagrywał jakiegoś długiego filmiku, bo chciałem generalnie pokazać, jak w jakiej zasadzie działa serwis po prostu. No, wymieniamy jedną rzecz i tyle, tak? Jak była akcja serwisowa na napinacz rozrządu w Golfach 7, no to nie liczcie na to, że Wam wymienią rozrząd, wymienią Wam napinacz, bo to jest tylko uszkodzone. I taki krótki filmik będzie. Silnik rozgrzebany, kolektor wyciągnięty, gier wyciągnięty. Zawór już się rusza. Trzeba go tylko wyciągnąć. No faktycznie cieknie tutaj, bo one ciekną. Ale auto ma przyjechane 120 tysięcy. Moim skromnym zdaniem powinno się wszystko to wymontować, pozakładać nowe uszczelki, nowy zawór, nowy krucieć plastikowy, bo one też pękają, i poskładać, i wtedy powiedzmy na kolejne 120 tysięcy jest spokój. A tak, no zobaczymy. Mam zlecenie wymienić zawór, wymieniam zawór. Lecimy dalej. Zaworek założony, zgodnie z życzeniem. Składam EGR i uzbrajam ten cały motor. EGR podkręcany, podnoszę to spaghetti i wjeżdżam kolektorem. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tradycyjnie, tak jak zawsze, jazda próbna, żeby odpowiedzieć auto. Po szybie nieposkładane, żeby sprawdzić, jaka jest temperatura. Wracam na warsztat, składam dekret, składam osłony, wydaję auto do klienta. No i biorę następne. Wbijajcie na kanał, zapraszam do oglądania moich filmików. Dziękuję, że jesteście i Was coraz więcej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Zawsze jakieś ciekawe tematy, mam nadzieję, że są. Więc no to na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Hej, cześć.